Witam Państwa, Dagmara Siemińska, rozmowy kulturalne dla portalu Warszawski PiS. Dzisiaj naszym gościem jest aktorka Katarzyna Łaniewska. Witam Pani Katarzyno. Ja również witam wszystkich. Pani Katarzyno, Pani od lat 80. walczyła o wolność, była Pani w opozycji antykomunistycznej. O jaką Polskę Pani walczyła? O naszą polską prawdziwą. O Polskę sprawiedliwą, o Polskę opartą na prawdzie. Tak mi się wydawało, że taką Polskę walczyłam w swojej wojnie polsko-jaruzelskiej. No, okazała się trochę inna. A czy w ostatnich latach był jakiś moment, gdy Pani poczuła, że to jest właśnie taka Polska, o jaką Pani walczyła? W ostatnich latach właśnie poczułam zupełnie coś innego. Natomiast na początku, przy zmianach, przy wyborach pierwszych, sądzę, że nie tylko ja jedna byliśmy w jakimś sensie w takim ferworze, że nam się wydawało, że ten front my i oni, to że my żeśmy w jakimś sensie zwyciężyli. No myśmy zwyciężyli bardzo tak w dziwny sposób, ale te oczy się nam otwierały. Myślę, że nie tylko mnie, ale wielu osobom dużo później, że to właśnie nie o taką Polskę, nie o taką Polskę nam chodziło w każdym razie. A czy czwarta RP była już taką Polską tak, bliską ideologii? Była bliska, oczywiście prezydentura pana świętej pamięci Lecha Kaczyńskiego była nadzieją wielką, prawda? Była wielką nadzieją, ale tak samo jak to, że pan Jarosław Kaczyński był premierem, miał strasznie według mnie trudną sytuację. Ja sobie to tak po babsku tłumaczyłam, że musiał mieć właśnie takie wtedy tak się musiały potoczyć sprawy w rządzie u nas, bo inaczej nie miałby większości. Ja myślę, że liczył na to, że ci, którzy z nim współpracowali, to będą starali się również tak jak on dążyć do dobra Polski, a oni dążyli do swojego własnego dobra. Sądzę, że niektórzy byli podstawieni tam, że to wszystko, że ten rząd się musiał wykoleić. Wszyscy mieliśmy nadzieję, że w następnych latach pan Jarosław wróci do rządzenia. Zaangażowaliśmy się, znaczy ja mówię o sobie, o moich bliskich niektórych, ale nie udało się. Niektórzy może mądrzejsi ode mnie mówią, że może dobrze, że nie wtedy wygrał w tych ostatnich wyborach. A to, że za czasów pana prezydenta się nie udało, to wydaje mi się, że tak straszna nagonka była na to wszystko, co on robił pozytywnego. Tak podle było to robione, tak aż nawet można powiedzieć śmiesznie, ta walka o samochód, walka o krzesło w Brukseli, to było coś, co w tej chwili na przykład pan prezydent Komorowski po prostu jeździ wszędzie, reprezentuje, nikomu to nie przeszkadza. Nawet fotelem za nim wozili, prawda, i samoloty specjalne posyłali, a wtedy nawet wyczarterować normalnego samolotu, tak jakby zabierano zabawki komuś, kto prawda jest niegrzeczny, a chce się bawić w tej samej piaskownicy. No to było przerażające. I potem ten moment, prawda, tej wielkiej tragedii, na sekundę jakieś opamiętanie się, nagle pokazanie ludzkiej twarzy, wspaniałej twarzy prezydenta, jego naprawdę jedynej pierwszej damy, wspaniałej pani i ludzi wokół nich będących i po chwili pomyśleli sobie, nie, to za dużo, to coś się... I znowuż powrót do tego. I to krakowskie, które im tak strasznie przeszkadzało. I do tej pory, gdzie z katedry każdego dziesiątego idziemy, raz jest więcej tej policji, raz mniej, czasami nie ma nikogo. Jakoś wtedy się nic nie dzieje, nikt na nas nie napada, my nikomu też nic złego nie robimy, prawda? No, zaczepienie tego miejsca, które stało się jakimś miejscem kultowym. Gdyby tam pan prezydent Komorowski nie zażądał, że sobie nie życzy, prawda, jakiegoś krzyża, jakiegoś miejsca, małego kamienia, nie wiem, wszystkiego. I te wszystkie służby nagle, prawda, warszawskie, które nie pozwalały, no coś tak obrzydliwego, zbieranie kwiatów, które dopiero legły na tym, żeby już porządek robić. Zobaczmy, jak Warszawa w tej chwili wygląda. Teraz trochę jest mrozu, to dobrze, ale przecież to nikt tego nie sprząta i wtedy to nie przeszkadzało naszej pani prezydent Warszawy? Jak ta Warszawa wygląda, tam jej przeszkadzały kwiaty nagle? I to nasyłanie tej hordy właściwie ludzi, jakichś
pijanych kompletnie, prawda, ogłupiałych, krzyczących, skaczących. Jeszcze młodych, ogłupiałych, ale czasami jacyś starcy tam tańcujący się pokazywali. To przecież to było coś tak niesamowitego zupełnie. A ta Warszawa, która tam zaistniała jakoś w sposób tak autentyczny, prawda? Przecież nikt tam ich nie zmuszał, nikt nie kazał przyjeżdżać gdzieś z gór, z Podlasia, nie wiadomo, ze Szczecina, z ludźmi, z dziećmi stać. Nikt im za to nie płacił. Kiedy ja zdobyłam na to, że podeszłam, bo mogłam powiedzieć coś od siebie swoimi słowami, bo zwykłam przeważnie w zawodzie mówić słowami lepszych czy gorszych autorów, a tutaj mogłam od siebie coś powiedzieć, to najbliżsi czasami mi ludzie mówili, że ja poszłam, sprzedałam się za pieniądze, tam poszłam, no jakżeż tak może. I dopiero się zrobiły wtedy podziały. Także teraz staram się swoimi siłami starej aktorki, działać tak, żeby może jeszcze otworzyć te sumienia, te umysły ludzi. Coś takiego się stało, że po 30 latach, bo 30 lat temu w stanie wojennym jeździłam po zaproszeniu przez księdza Jerzego do kościoła Stanisława Koski na Żoliborzu, tą mszę za ojczyznę. Potem się porobiły takie ekipy, jeździliśmy po Polsce. Ja jeździłam z moją przyjaciółką Krysią Kwasowską i zawsze z jakimś muzykiem, albo z gitarzystką, z Darkiem Zawadzkim, albo z organistą wspaniałym Marianem Sawą, w zależności od tego, gdzie nas zapraszano. Myśmy robili taki rachunek sumienia, w cudzysłowie, co żeśmy robili w tym czasie. I obliczyliśmy, że ta moja ekipa była w 460 miejscach, więc właściwie myśmy jeździliśmy pociągami, bo oczywiście nie było benzyny i samochód mój za jedną z takich mszy Stanisława Koski został tutaj na ulicy Kruczej właściwie oblany takim żrącym płynem, czyli spalony, pocięty i tak dalej, więc samochodami nie można było podróżować. I w tej chwili, od jakiegoś właśnie roku, od półtora roku jestem zapraszana czasami do tych samych miejsc, w którym byłam. Jest coś dziwnego, dają mi jakiś album, ja jestem tam te 30 lat młodsza, więc cieszę się, że jeszcze do tej pory mam jakąś siłę i właściwie przywołuję te same teksty, które wtedy żeśmy mówili. Czy mogę poprosić Panią o jakiś wiersz dla naszych widzów? Tak, bardzo proszę. Powiem dwa wiersze Ernesta Bryla i trzy króciutkie moich koleżanek. Jedna to Teresa, która pisała wiersze dla księdza Jerzego Boguszewska. Wydała wiele tomików, a druga to moja koleżanka z zawodu, aktorka, jeszcze troszkę starsza ode mnie, członek Armii Krajowej, Henryka Jędrzejewska. Wydała piękny tomik o Smoleńsku. Kiedy ludzie tak niby garbaci, tak nisko przyduszeni grzbiety rozprostują i zamiast garbu skrzydła na plecach poczują. I choć do dziś samotni, nagle znajdą braci. Będą się mogli słowem, nie kłamstwem podzielić, spojrzeć w oczy, zobaczyć w zmęczeniu nadzieję i ten wiatr zrozumieją, co im w skrzydła wieje, choć o skrzydłach od wieka wieków zapomnieli. Przyjdzie czas, kiedy w lustro popatrzą bez wstydu i nie będą do siebie chrząkać, podmrugiwać i twarz swoją obejrzą, jak ją inni widzą i twarz innych zobaczą, nareszcie prawdziwą. O nie, tak być nie może, jak zawsze bywało, kiedy się chwilę niby polatało i zaraz trzeba było białe pióra zrzucić i do pełzania pokornie powrócić. O nie. Tak być nie może i tak już nie będzie, żebyśmy się nie mogli inaczej utrzymać, jak tylko klęcząc. Jeśli ludzie wszędzie podniosą się, to dźwigną ojczyznę do lotu. I choć nikt z nas nie ma tej siły olbrzyma, to do pełzania już nie ma powrotu. I my musimy lecieć, choć tak bardzo bolą skrzydła. I choć przed nami ciemność i zmęczenie, bo inaczej pełzać nawet nie pozwolą, a nasza mowa zmieni się w milczenie. Przeraża bezwład ciał przed chwilą jeszcze żyjących. Niedaleko rzut beretem bratnia ziemia, Katyń
I tu i tam krzyż dźwiga się wysoko. I tu i tam palą się znicze. Każda łza rozłupana na dwoje. O Polsko moja, widziałam Polskę prawdziwą. Stała przerażona na ulicach Warszawy, wchodziła w tłum na krakowskim przedmieściu. Zapalała znicze, aż wosk wtapiał się w chodniki. Układała kwiaty te biało-czerwone i żółte tulipany dla pałacowej pani. Ocierała łzy, przywołując bliskich. Ciągle odwracała twarz wstecz, mówiąc, że to ostatni raz. Ale jeszcze z rozpaczonym wzrokiem widziała na wpół rozcięte drzewa, przeoraną ziemię z bliznami jak katyń i skrzydło samolotu wbite w grząską glebę z wołaniem do nieba. Panno święta, co jasnej bronisz Częstochowy? Wytłumacz się narodowi za wyśmiewania, przekłamania, za zaniechania po tragedii narodu. Wytłumacz się za butę i milczenie. To nie serce Polaka zdradę knuło, nie Polaka serce nienawiść posiało. Pytam więc, czyje nosisz serce? Komu służysz? Wytłumacz się. Serca Polaków biją. Myślałeś? Śpią. To jest, ci wspaniali poeci, których tam mówiłam, w tej chwili są niezwykle aktualni i ludzie znowuż potrzebują tego słowa, więc staram się właśnie w ten sposób też przyczyniać się do tego, do jakiegoś powiedzenia ludziom, żeby się nie bali. No. Myśmy wtedy w stanie wojennym, było dużo gorzej, bo przecież, że tam przecinali opony, palili samochody, ale ludzie ginęli, prawda, bez słowa, nie wiadomo. No niestety teraz też ludzie niby popełniają samobójstwa. Nawet sobie chyba społeczeństwo nie zdaje sprawy z tego, ilu ważnych ludzi, którzy byli na ważnych stanowiskach. To jest sekunda. Czasami dzieje się jakaś wielka tragedia, oczywiście dla kogoś bliskiego ginie dziecko czy coś takiego, ale to jest temat do wszystkich, do prasy, do telewizji, do wszystkich publikatorów na 2 tygodnie co najmniej. A tam ginie ktoś, kto miał wejście do najważniejszych papierów, prawda, u pana premiera i to jest gdzieś tam, że na klamce nagle dzień przed świętami się powiesił, nic nie ma, ani zielonka ginie, nie ma go. No przecież to są, już nie mówiąc o różnych samobójstwach, a i o zabójstwie, prawda, które się odbyło w mieście Łodzi. Więc oczywiście, że teraz też ludzie są narażeni, ale żeby zaczęli myśleć, bo mi się wydaje, że poważni, myślący ludzie, wydawałoby się, nie są w stanie zrozumieć. Jeżeli mi moja koleżanka, światła, wspaniała, cudowna aktorka, pyta, jak to, po co ci Niemcy przyjechali tego 11 listopada? Ja mówię, no widziałaś, żeby bić Polaków w opaskach, prawda, powstańców, czy w mundurach żołnierzy polskich. No ale po co Niemcy by mi? Ja bym właśnie z pałkami przyjechali, mieli cudowny lokal na Nowym Świecie, gdzie wszystkie lokale kosztują, wszystkie sklepy się likwidują, a tam po 4 zł za ten we wspaniałym, prawda, miejscu na Nowym Świecie, cała kiedyś była kawiarnia wielka, prawda, z tradycjami, mają swoje miejsce. To po co? Ona nie, a może mi jeszcze powiesz, że samolot to dlatego nie wylądował, że polscy piloci. Ja mówię, no może ci jeszcze powiem, prawda? No, więc dla mnie to jest niepojęte. Bardzo często z ludźmi zastanawiamy się, z moimi przyjaciółmi, których na szczęście trochę jest, chociaż nie jest tak dużo. Co się z tymi ludźmi stało? Dlaczego tak jest? Czy to jest taki, nie wiem, taka działeczka takiego ewentualnego spokoju, że im się jakoś tam wiedzie, że mają jakąś pracę, że no, ktoś bardzo światły, prawnik nagle mówi, no przecież w Polsce jest wolność, możemy sobie kupić teraz papier higieniczny w różnych kolorach. Ja mówię, no jeżeli się zamieniasz papier higieniczny na wolność, to jest coś przerażającego. A to są,
to są wykształceni ludzie. Właśnie aktorzy to są jednak artyści, którzy powinni żyć czymś więcej niż codziennością. Czymś więcej. To jest coś. Ale jak się przegląda właśnie takie, ja takie dwa pisma kolorowe przeglądam, tam dużo jest krzyżówek, kupuję, więc wtedy już wiem, kto gdzie bywał, no więc same osoby bywają wszędzie, ale ich interesuje właśnie moda jakiegoś tego. Pomijam, że co się stało z naszą kulturą, to jest przerażające. Przecież telewizja, która walczy, prawda, o abonament w tej chwili, no to przede wszystkim powinna do pana premiera zatelefonować, żeby on w tej reklamówce za duże pieniądze wystąpił. To ja jednak przyznaję się, powinien powiedzieć, namawiałem was, żebyście to, a teraz proszę was, płaćcie, prawda. No. On zażądał, że powiedział, że po co mamy płacić abonament, prawda? Ja jako emerytka mimo to płaciłam, a oczywiście przestałam płacić, no bo nie mam obowiązku, a za co? Mimo, że ta telewizja właśnie pierwsza dawała mi przez 11 lat pracy i mogłam się godnie starzeć, mogłam komuś pomagać i mogłam żyć jakoś. Natomiast w tej chwili jest przerażające, że i jeszcze wmawiają, jak się na ten temat z kimś chce porozmawiać ewentualnie, to wmawiają, że naród takiej kultury żąda, prawda? No ale jak nie ma niczego do wyboru, to przecież czasami jakiś film, czy jakieś przypomnienie, kiedyś taka była audycja z młodymi ludźmi zrobiona, kabaretu starszych panów, no to było co jakiś balsam na serce, że ktoś w ogóle jest w stanie coś takiego jeszcze przekazać. Bo albo oglądamy stare filmy non-stop, te same, prawda, dobre czy złe, już pomijam te takie z przeproszeniem G, które chodzi zupełnie w telewizji, ale te ogłupiające krzyki, te wrzaski, te no nie wiem, wszystkim się wydaje, że w Polsce żyjemy wszyscy, że chodzimy do spa, że jeździmy na Karaiby, że tak, ludzie chcą czegoś innego, chcą tego, co sami się mogą z tym utożsamiać, prawda? Albo chcą historii jakiejś. Przede wszystkim nie ma historii. Jeżeli ludzie młodzi, 18-letni, pytacie, z czym się kojarzy na przykład data 1 sierpnia, to mówi, a to chyba jakieś mówi było, a to chyba wojna się zaczynała, ktoś mówi. A nie mówiąc już o 17 września, to w ogóle nie wiedzą. No, no ale jeżeli pani minister edukacji zakazywała właściwie, mówi, po co macie czytać lektury, przeczytajcie połowę. To kiedyś takie bryki były, takie ściągi taki były w moim tym, tak. Ale to było niemodne wtedy, no ktoś już leń bardzo to czytał. No. W tej chwili trwa zresztą walka nie tylko z historią, są zamykane teraz szkoły zamykają. I nic się takiego nie dzieje. Wychodzą tylko rodzice, a powinna wyjść cała Warszawa. Ale tak po kawałku nas sprzedają, bo dopiero jak ich dotknie, to wtedy zaczynają. Jak tych małych do sześciolatków do szkoły chcieli, no to wtedy się rodzice jakoś zmobilizowali. Tak. Ale jeżeli to, jak im zamykają szkołę, to oni się mobilizują. Ale wszyscy powinni. Ja myślę, że się obudzi ten naród na litość boską. Obudzi się, zobaczy, że nie ma polskich banków, nie ma polskiej prasy, wydawnictw, poza w tej chwili tak zwanym, ja mówię, bo my jesteśmy w drugim obiegu jakimś. To jest drugi obieg, przecież filmy chodzą w drugim obiegu, prawda? Że prasa, no na szczęście już pozwolili, że w kioskach jest, że można kupować, prawda? Że nie jest przykrywana, bo na początku Gazeta Polska była przykrywana jakimś kodeksem drogowym czy czymś, jak ja chodziłam na zły i za każdym razem odkrywałam to. Że kluby Gazety Polskiej zrobiły wspaniałą, pozytywistyczną robotę, naprawdę. Bo to się tam coś w tych małych ojczyznach dzieje. Wiem, bo tam bywam, bo mnie zapraszają. I to jest coś tak, ja tych ludzi nie znam osobiście. Niektórych znam, pamiętają oni mnie bardziej niż ja ich, bo ich było dużo sprzed 30 lat. Ale ja z tymi ludźmi mogę zasiąść do herbaty i ja mam o czym rozmawiać. Ja nie mam o czym rozmawiać z moimi bliskimi przyjaciółmi od wielu lat, w tej chwili już w cudzysłowie przyjaciółmi, prawda? Bo no ile można o pogodzie, o chorobach jeszcze w moim wieku. No ale się dzieją różne rzeczy, oni nie wiedzą, a jak to, gdzie? A gdzie o tym było? No ja o tym w tej prasie. Aha, to taka gazeta. Aha. Gazeta Wyborcza jest Biblią dla niektórych. No ale niektórzy mówią, że są katolikami i oni przeciwko Kościołowi
występują przeciwko temu, że przecież nie ma wolności bez prawdy. No jeżeli nie ma prawdy, to żeby nie wiem jak to nie było, nie ma wolności. Bo wszystko jest oparte na prawdzie, prawda? Właśnie, kultura tworzy człowieka. Jak nie ma kultury, nie ma człowieka. I teraz nie ma w tej to chwili. Jest antykultura tak naprawdę. Nie ma. Tak rzadko się zdarza cokolwiek w tym właśnie okienku. Czy tak rzadko się zdarza jakiś film, który polski, czy w ogóle sprowadzony film do nas, który czegoś dotyka, prawda? Który mówi o jakichś problemach, a nie, przepraszam, o dupie Maryni. No w tej chwili jest cała sprawa z filmem Janusza Zalewskiego pod tytułem Roy. Przecież to jest skandal, że pod pretekstem, że film jest za długi, nagle ten artysta ma problem, żeby ten film pokazać. I jest apel właśnie do ludzi, żeby ewentualnie płacili jakieś pieniądze, żeby pomóc, żeby ten film mógł filmy o Smoleńsku, filmy o pogardzie. Tak. O wszystkim, to idą właściwie w drugim obiegu. No organizują też jako Prawo i Sprawiedliwość pokazy filmów w jakichś małych salach, gdzieś przy kościele. No, ale u nas na przykład w mojej takiej wsi, bo ja w stanie wojennym mój mąż budował dom sam w podwarszawskiej miejscowości i tam żeśmy założyli również klub Gazety Polskiej. I tam na początku można było właśnie te filmy wyświetlać w remizie strażackiej. I ostatnio już widocznie pan Pawlak dał zakaz, że mówi, no ja bym bardzo chciał, ale nie mogę. No, nie ma tam większej sali, natomiast w mojej wsi jest replika tablicy smoleńskiej, którą ze Smoleńska wyrzucili. Była wielka uroczystość, bo jest wspaniały ksiądz Krzysztof, który działa. I jest przez młodego człowieka, przeze mnie, przez męża inspirowany, ale młody człowiek, który założył klub Gazety Polskiej w pięknej wsi pod tytułem Glinianka. Tak się nazywa. A żeby tak było bardziej elegancko, jak moje koleżanki, to tym Baden-Baden, ja mówię Glinianka Bady, mieszkam. Glinianka Bady. Tam się dużo rzeczy dzieje. Właśnie w tych małych ojczyznach. A jak ocenia pani w ogóle prezydenturę Bronisława Komorowskiego? Z bólem. Z bólem. Z wielkim bólem. Bez nadziei. Tak. To znaczy, to nie jest mój prezydent, ja go nie wybierałam. Nie wiem, dla mnie to wydaje mi się, że taka ksywa, którą mówią, że jest gajowym, to jest bardzo dobra ksywa. A Unia Europejska, czy to dla pani jest jakaś nadzieja, czy... No ja się bardzo cieszę, żeśmy nie weszli że nie mamy euro. Tak, to się bardzo z tego powodu cieszę, chociaż nam pan premier mówił, że już w 2011 roku, na 2012 to już na pewno, prawda, będziemy mieli. Nie wiem, po co nam zbudowali Narodowy Stadion, do którego dojechać nie można i zamyka się całą dzielnicę, jak teraz ten był spęd, to co tam się działo, to lepiej nie mówić, prawda? A za nasze pieniądze, za pieniądze podatników był zbudowany stadion Legii dla pana Waltera przez panią prezydent za olbrzymie miliony. To tamten by nam wystarczył, tylko żeby był nasz, wspólny. A pan Walter go jeszcze na reklamy Coca-Coli czy czegoś wypożycza i ma z tego olbrzymi dochód, ale to nie idzie na miasto. My nie mamy na to właśnie, że jestem bardzo ciekawa, co będzie w Warszawie, jak zjadą na tę piłkę nożną, jak będzie ktoś chciał się załatwić, to gdzie będzie chodził, bo szaletów nie ma żadnych. Bo takie, które jeszcze cztery były w Warszawie w centrum, to potem były knajpy takie chińskie czy coś takiego w podziemiach, teraz to już są gruzy. Te toje piękne powystawiają chyba, bo o tym się w ogóle nie myśli, kto będzie sprzątał. Tak, mi się wydaje, że metro było to budowane, ta jedna linia, to tam tylko były wykopki, gdzie miało być wyjście z tego metra albo wejście. A w tej chwili pewnie odkrywkowe jest budowane metro, dlatego że jeżeli na 7 lat mają być ulica Targowa zamknięta, Świętokrzyska na 2 lata, przez pół roku tam już jak była ta Świętokrzyska zamknięta, to tam maszyny tylko stały. No to stać na to, to przecież my wszyscy za to płacimy, bo my objazdem jeździmy. Żeby się dostać na Bemowo, to jedziemy przez Dworzec Zachodni, prawda, samochodami. Ale to my płacimy, podatnicy. Tak, i to zamykanie szkół, które przyniesie tam, nie wiem, 50 milionów, to tak naprawdę to jest tyle, co urzędnicy są opłaceni, prawda, przez panią. Ja jestem ciekawa, ile samolot pana premiera dwa razy w miesiącu kosztuje, którym
raz pokazał się, jak leciał tym rejsowym samolotem. Wtedy tak. się sfotografował. Przecież ginie pan premier nam w piątek, a wraca gdzieś w poniedziałek po południu. No i te samoloty tak latają, teraz można. A przedtem na pana prezydenta nie było żadnego, bo były w remoncie. A po co się miał wtrącać do polityki zagranicznej? Czy liczy pani, że jest jakaś szansa na polepszenie sytuacji w Polsce? Czy... Co prawda jest taka piosenka Matką głupich cię nazwali nadzieją, ale ja mam tę nadzieję i mam taką jeszcze nadzieję osobistą, że jeszcze tego dożyję. Że teraz się zaczyna coś dziać. Że tam podobno nawet ci dziennikarze z TV24 nagle mają pewne wątpliwości do różnych spraw, tak, że tego, także no, coś się zaczyna dziać. Ja myślę, że coś się stanie, no, musi się stać, dlatego że jest jeszcze piękne powiedzenie, Pan Bóg nierychliwy, ale sprawiedliwy. I jak popatrzy się na to z góry, na to wszystko, powiedzie, no basta, dosyć. Dobrze. Tylko, że jeszcze musi być ktoś, kto jak gdyby na tym wszystkim zapanuje. Że jeszcze wydaje mi się, że nie widać takiej właśnie zbiorczej roli Kościoła, co jest, Kościół też jest podzielony. To jest bardzo źle, dlatego że właśnie w stanie wojennym Kościół był jeden. Kościół był, który scalał wszystkich. W tych kościołach było miejsce dla prawdziwego słowa. A teraz jedni tak, a drudzy się boją. Nie, prawda. No to co się dzieje z telewizją Trwam, z ojcem Rydzykiem? Przecież to jest nieprawdopodobne zupełnie obserwowanie właśnie na telewizji Trwam zresztą, bo telewizja nasza, to nasza, znaczy ta publiczna, ja uważam, że powinna być nasza, ale nasza nie jest. To pokazuje tylko fragmenciki. Jeżeli ktoś się wypowiada z tak zwanej z drugiej strony, to jest pół zdania tylko. A tam dzienniki, czy polski punkt widzenia, to ja słyszę prawdę. I tam nagle są inni profesorowie, którzy potrafią tak mówić, że człowiek rozumie, a nie jakieś wodoleństwo jest i zasłaniaje się nie wiadomo czym, prawda? No, że istnieje coś, że to jest i dla ludzi bardzo modlących się, którym to jest potrzebne, bo może są sami, a tak się czują, że ktoś jest z nimi. Dlaczego im tego odmawiać, prawda? Ale i jest prawda w tym, jest prawda. I wydaje mi się, że teraz po liście papieża do stacji ojca Rydzyka, że też episkopat i jakoś zaczął pewne ruchy robić w tym kierunku, bo tak to nie wiem dlaczego w obronie krzyża nie stawali, przecież to jest jakieś, gdzie tak mogło być, żeby przy innych godłach, prawda, przy Gwieździe Mojżesza, czy to przecież na cały świat by już coś się działo, oburzenie by było, prawda? Co to, że... A u nas na krzyżu można zawieszać, bo to jest wolność sztuki, artystyczna, tak, tak. prawda? Można opluwać, można wbijać w G, prawda, krzyż, flagę polską, tak samo wszystko. No przecież idole, którzy są pokazywani w telewizji, no to taka młodzież, to jeżeli on tak może robić, to ja też mogę tak robić, prawda? No. Nie ma jakiejś, nie mówię już o jakiejś przyzwoitości ludzi, no. O zawodzie, o wszystkim. To można by mówić i mówić. Dobrze, to ja bardzo dziękuję pani Katarzyno za poświęcony nam czas. Ja dziękuję bardzo.